Idea Nadii zrodziła się w sierpniu 2022 roku. Wtedy spotkaliśmy się z przedstawicielami Deloitte'a i podjęliśmy decyzję, że należałoby stworzyć platformę bliźniaczą, podobną, zsynchronizowaną z Mapuj Pomoc, która by sieciowała nie tylko organizacje pozarządowe na terenie Polski, ale by sieciowała organizacje razem z biznesem. Platforma ta ma na celu niesienie pomocy w kryzysach humanitarnych, budowanie współpracy pomiędzy biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi. Myślę, że ten dzień był bardzo dobrym krokiem milowym dla Nadii. Po pierwsze, oczywiście nastąpiła dzisiaj inauguracja, wreszcie wszyscy mogli się zarejestrować, ale po drugie przyszli dzisiaj przedstawiciele organizacji społecznych oraz z biznesu naprawdę z terenu całej Polski. Możemy realizować dużo więcej rzeczy, a że jednocześnie wszyscy są otwarci na tę współpracę. Dzisiejszą konferencję zakończyliśmy, myślę, bardzo dobrym podsumowaniem o kierunkach współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i biznesem. Mam nadzieję, że w przeciągu 3 lat Nadia stanie się ogólnopolską platformą, z której będzie korzystało kilkaset, a może i nawet kilka tysięcy i firm, i organizacji społecznych, i że taka platforma wesprze codzienne działania organizacji społecznych, jak i działania firm. Że będzie to coś transparentnego, prostego do użycia i przynoszącego korzyści dla każdej ze stron.